Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mistradom 15, witamy was serdecznie na naszej serii po sąsiedzku, ze mną Boluś. Dzień dobry. I jest ze mną też Trzypek oraz Zep. Cześć. Oni właśnie się przywitali. One. Po 60 na pewno. I jeden i drugi ciągniczek nie ma nic podpiętego. Oprócz tego, że Zep ma tura i na niego tutaj widuje do obornika, więc domyślacie się, co to będzie się dziś działo. Ale spokojnie, zanim zaczniemy robotę, chwila tutaj informacji parafialnych. Kierownika potrzebuję. A znaczy, to nie jest informacja parafialna, ale niech mu będzie. Dobra, proszę bardzo. Tu jest moja styrta zimniorów, bo jako tako no nie mam ani piwnicy, ani niczego. Musiałem wysypać sobie do stodoły. Tu jest dokładnie 14,5 tysiąca litrów, albo 14,5 tony, jak tam kto lubi, tak się mówi, właśnie tych ziemniaczków. Czekam oczywiście na cenę. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to chciałbym, żeby ta cena była jak najwyższa, najlepiej jakieś zapotrzebowanie na lejsy, crunchipsy albo coś w tym stylu. Ale mniejsza z tym, co będzie, to będzie. Chociaż kropki kukurydziane. Ważne, żeby dali cenę większą niż 700. Tutaj był obornik i nadal jest. Nie ma. Ale dużo go nie ma. Zrobiłem, prawie zażarły, jeszcze raz będę robić. Zrobiłem u Bolusia na odcinku wybuch z obornika. Wywiozłem tego 20 ton prawie, tak? Dobrze liczę? 17. Coś koło 17 ton obornika na pole, no bo tu nie mam żadnej pryzmy, więc tak czy siak muszę na pola sobie to wywozić. Związłem słomę, którą mam 12 belek i kiszonkę, którą widzieliście na poprzednim odcinku, no i zakupiłem sobie do wożenia jak taką platformę na tył. Trochę w krzakach jest, ale niestety nie mam czym obkosić tutaj traska. Może kiedyś jakąś kosiareczkę kupię, bo mam 26 tysięcy i chwalę się tym, tak? Bo jestem bogatym rolnikiem na tej wsi. Siadam do 60, która prawdopodobnie może to być... Nie mieć paliwa. Nie, akurat paliwa to. Mogą to być jej jedne z ostatnich odcinków, bo przecież planuję już wreszcie coś grubszego. Tam nic nie jedzie, to mogę cisnąć. Coś grubszego tutaj planuję kupić, ale co, tego jeszcze nie wiem. Nie gram na free tracku, ponieważ jest on bardziej ustawiony pod Bolusia i po ostatnim odcinku bardziej się denerwowałem, gdy ja ruszałem głową, a ono przerywało, bo po prostu te diody są inaczej ustawione pod moją głowę, gdy jestem niższy, inaczej siedzę i to tak to wszystko wygląda. No dlatego no, nic się z tym nie zrobi, a po prostu już nie chciałem znowu bawić się z tym i kombinować na te ostatnie odcinki, jakoś to przeżyję, wrócę do domu, ustawię sobie swojego filtraczka i będzie git. Tu po lewo, o jedzie sąsiad też, ale tu po lewo macie obrniczek, właśnie ten wywalony, gdzie ma sąsiad. Ja tu piątkę zacapowałem teraz do filtra. Filówkę wziąłem. Sąsiad, kolejne kredyty? No. Ja pierdykam, ile ty tam już jesteś? 55. Jezus Maria, 5 tysięcy. Ja, chuj, co? To chyba jak nisko marni. Nie no, dzisiaj pszenica chyba tam widzę, że idzie do góry, to może, ale powiem wam jedno. Komornik do sąsiada już wjeżdża, już puka do niego, co nie? Dobry zestaw kupiłem, muszę czymś siad poplony, także no niestety. No właśnie, z jednej strony cieszę się z tego, że ja na razie zaczynam od tych mniejszych, tanich rzeczy, bo potem jak się dorobię, to sobie kupię, jak się nie dorobię, to sobie nie kupię. Będę się męczył. A ja muszę, bo muszę czymś zasiać poplon, no kurwa. No ty tak, ty się możesz bawić. A nie będę sobie kupował 3-metrowego, no bo gdzie, jak mam John Deere'a, nie? Sąsiad ma poplony. No dobra, sąsiad może mieć poplony. Ale ja też muszę jakoś użyźnić moją glebę. I tak czy siak kupuję właśnie taki stary, piękny rozrzutniczek. Jakiś tam rała czy nie rała. Za 4,5 tysiąca. Ja dałem prawie 20 za zestaw swój. No ale kurwa, twój zestaw to będzie robił i robił. Myślę, że już do końca naszych dni. A mój? Do końca tych maszyn. No bo później trzeba coś większego. No rozrzutnik jest stary i zardzewiały, ale no, nie będę teraz kupował jakichś nowoczesnych rzeczy na moją farmę, bo przecież przyjdą czasy lepszych maszyn. Przyjdą to, zimy. Przyjdą zimy, nie będę miał kurde czym polić piecu. A na rozrzutnik będą 15 tysięcy, bez przesady. A poza tym nie mam maszyn na duże rozrzutniki. Nie, ale idzie mój zestaw, akurat tu będę spoko, bo poplonował, będę miał rozsiane. No, ty w tym czasie zaraz siedzisz poplony, ja w tym czasie rozrzucę obornik. Ciekawe mam w ogóle, ile obornika będę potrzebował. No, jestem ciekawy. Na te wszystkie wariactwa. Kurde, gram bez słuchawek i nie wczałem się w rolę
kiedy zmieniać biegi. Nie, nie właśnie dlatego ja nie wiem. Ale... Ja nawet jak nie gram teraz na biegach czy coś, to ja muszę słyszeć te dźwięki ciągnika, bo mnie to rozprasza. No to prawda, fajny, fajny to jest zawsze dźwięk. Ale. No ale mam tego flitraka, z flitrakiem to tam nie będę kombinował. O, to dobrze, że ja tu robię. Siema sąsiad. Ja zapomniałem, że ty będziesz też akurat tu robił, to spoko. Ja tutaj właśnie o. Widzisz, jak ci dobrze sąsiad zrobiłem? 150 za tą akcję. Ty, nie chcę cię martwić, ale... Nie, ja zaraz się oddam. 1500 jest jeszcze winny. Akurat. Ogólnie sąsiad mi jest jeszcze winny 1500 zł za, przypomnij. Za gnojowicę. Bardzo ładnie, że przypomniałeś, czyli znaczy, że pamiętasz. Bo przecież sprzedawałem sąsiadowi gnojowicę ostatnio. Czekajcie, tu jest tak, to tu, o, widełki. Tak, Zetor ciśnie. Zetor będzie tutaj ładował obornik. Ogólnie tak, nie mówiłem, ale wypożyczyłem sobie u sąsiada halę po to, żebym mógł tam capować fajne, duże maszyny, gdyż u mnie nie ma miejsca. A po co sobie robić... Wybizona zaprowadzić. Burdel? Nie, wiesz co, to nie głupie. Gdybym nie miał miejsca na Bizona, to bym go tam wywiózł, co nie? Ale z jednej strony... tam. Ile jednak... pieniążków mu płacisz? Rocznie 2000 sobie zażyczył. O. Więc pod koniec sezonu, gdy przyjdzie zima, to pewnie mu tam troszeczkę przeleje. Fajnie macie. Albo wykupię od niego gospodarkę i będę mógł tam... Kurna ty, no czy ja mogę tam gospodarkę wykupić? Teraz sobie tak myślę. No jedy z jedynką razem. Ja tak sobie myślę dopiero. Chyba sobie żartułem, że to jest 25 tysięcy, tylko no nie, no przestań. Na pewno nie, nie takie coś. Kupię gospę za 25 tysięcy na górę. Nie no, z jednej strony co tam na tej gospie wykupił, tylko te hale. Do garażu, tak? No i on, ale jak teraz chcę w życiu realnym pomyśl, to kurwa, no 250 chociaż to powinno kosztować. Tak, nasze, tak patrzę, no, patrzę na naszą serię tutaj, nie? No tak, no, ale teraz wiesz, jak ktoś chciał pole numer 1 kupić, no to i tak czy siak i tak muszę kupić, bo po prostu nie będę używał tego. Wiesz, no, gospodarki, co nie? Ale mówię, jako, że potrzebuję, a nie chciałem sobie... Tam znów bym stanął koło tej siatki i tylko miejsce, no... Zajmowało tak to popoki, chociaż z tego... Z tego kombajnu mogą pójść tam do sąsiada, do obory, poleżeć na sianie. Gdzieś mają co robić. Nie, się cisnę, że cały czas tak wiecie, okiem, kątem oka zrzucam jak tam notowania w sklepie, niestety pszenica stanęła i nie chcę iść wyżej. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy zarobek. I tyle o kolejną chwilówkę w następnym odcinku. Będzie brana pewnie, żeby cokolwiek zrobić. No nie powiem, ale jeżeli chodzi o... Czemu mi to takie... Chyba jakieś dużą kolizję ma. Tam przecudowna, przecudowny rozwój. Ty, ja bez napędu kuźwa jeżdżę. Powiem szczerze, o. Że ej, przy tej gałce, jak teraz sobie myślę, powinien być przycisk, który, albo dwa, żeby, wiesz co sobie dodawać, co nie? Zakresy. A no. I wtedy ale to, by... to jest skrzynia kuźwa do gier samochodowych. No, ale to by było wtedy fajne, co nie? A nie, w samochodach nie masz czegoś takiego, więc... Trzeba by samemu sobie wkryć. Niestety. Albo chociaż tu jakiś obok gdzieś przycisk, co nie? No bo jak na wstecznym przycisku... Fajnie to wygląda. Akurat w akcji obornik masz fajnie. Coś innego niż u mnie, nie? No jo. Ale co wam mogę powiedzieć, to strasznie żałuję, że nie zrobiłem jak Adam i nie wziąłem tych owiec od początku. Jak ta wełna zapierdziela, nie? Serio? Ile tam jest? No już mam ich parę te. A i jeden dzień. Paleta w jeden dzień? No. No dzisiaj mi paleta. I dlatego ta wełna jest taka tania. No bo jak to zapitala aż tak. A ile mam? 15? No patrz, dzisiaj zaraz będzie kolejna ta. Nie masz jeszcze palety. Kolejna ta będzie. To ile w palecie jest? 1000. No to jeszcze tylko brakuje 150. No to jeżeli mi zrobiło przez mój odcinek, gdzie od połowy były dopiero obce chyba. No tak można powiedzieć, że zaczęły funkcjonować od połowy odcinka. No. No to kurde, hopie, to dzisiejszy będzie paleta lekko. Letko. No ale za paletę ile dostaniesz? 4000? No, no ale to i tak, to i tak. To co pomyśl? Ty, ale to zobacz, mówię, że ja mam zarobek, tylko ile ja się muszę narobić, a pieniędzy znaczy, jakoś mega nie długo, mam. Długo czasu czekałem, ale powiem wam, że naprawdę mega, mega się ładnie cieszy. Ładnie byś wyżyta, tak to trochę już, że no, tych pieniążków musiałeś wziąć, ale kredyty muszą być. Kredyt no, ja potem tak oddasz. A wiesz, tak to no, ja bym musiał od początku te kredyty lecieć, tak to... Kurde, no jakiś czas się pomęczyłem. Jakby nie patrzeć, po coś kupiłem te maszyny, żeby w końcu nimi zwozić. Oj, dawaj, obornika. Najgorsze jest to, że przydałoby się właśnie to, ile jest
żeby jednak pokazywało nam, ile jest następnych. Jest jakiś mod chyba taki, że podchodzisz do tego i pokazuje ci, ile jest Big Bagu, ile masz właśnie na kupce. Przydałoby się takie coś wziąć, jest, bo... Nie wiem, czy się nie natknęłem kiedyś na takiego, albo mi się śniło, nie wiem. Ale mi się wydawało, że jest takie coś, że pokazuje Big Bagu, ile masz. Jedynie, co mi się ostatnio śniło, że albo Mają gdzieś przeszedł, ale chyba jednak to był błąd. Ja już raczej trochę że nie, poczekać do zimy. To był na pewno sen. Dobra, mogę go wyłączyć. To mówię, że nie zawróci. Dobra, sąsiad. Powiem ci, przemiał mam zajebisty, trzymaj się tam. Tak, muszę odpalić. Się nie podoba, że blisko podjechałem, jeszcze rozumiem. Na razie, sąsiad. Dobra, jak ja jestem. 60 pałę 4300 łobornika. Więc odpalam silniczek, nawet zmienię kamerę. Zrobiłem, że nawet zawrócę. Po nasiona, bo mało. No ja. Kuźwa, mam na gospie nasiona, nie? Czekaj. Ja tam nie. Tak, ja pierdzielę, po co ja jadę po baga. Ale jestem głupi. Dopiero teraz to no. Zobaczy. Kurwa, gdzie ty jedziesz ty? Na? Powiem się, że ty po ziemniakach najpierw będziesz rzucał. Wiesz co, mam no, na ziemniakach na samym końcu, mam najbliżej, po co będę tam chyba. Myślisz, że to ci starczy? Ustaw se ten, nie? Z jednej strony na pewno orać muszę kukurydzę. Jak w ogóle po ziemniakach trzeba orać? Wątpię. Ziemniaki i kukurydza do orki. No to jo, to dobrze ustawiłem sobie. No to, no ale największe pole 22, więc orka 22 tutaj jest bardzo przydatna. Wiesz co? Ustaw jak najniższą tą. Nie starczy ci kurwa na tego obornika nawet na 5 metrów. To się zmienia M. Albo tak, zmieniamy, bo tu jeżeli chodzi o gnojowice. O, widzisz? Ja najmniej mogę dać 12 metrów, a ty mogłeś 10 dać metrów na jolicę. No chyba tak, ale od 30 zaczynam, a ty od ilu? Od 20. Nie było. A no widzicie, chyba tam było tak. To pewnie to ma swoje przeliczniki, jak jeżeli tak to wychodzi, tak to... No, no mniejsza z tym, jakie przeliczniki są, takie są. Znowu rozłożyć to muszę. Mimo tego, że jest taka, kurde, muszę teraz cofnąć. Daleko pojechałem. Nie wiem, na jaką szerokość to daje. Nie wiem jakim biegiem, ale 10 na godzinę chyba będzie w sam raz. O. No i teraz idzie. 10 na godzinę na trójeczce. Piłujemy. Dobra, jadę na pszenicy chyba. Przez to, że na tej kukurydzy to słabo to widać, jak tu jest rozwalane. No może jedynie się sugerować tą, ale dobrze jedziesz. Nie, moim zdaniem lepiej, jechać na pewno dobrze. Lepiej wygląda ten rozrzutnik niż tamten. Tak mi się wydaje. Fajniejszy klimat. Nie ma problemu. Zobaczymy, będzie Toma na jeden przejazd, wywali mi. Bo jo. Nie wiem, czy to nie zwiększę trochę. No, bo to... Myślałem, że wiesz, jak ty będziesz robił w drugą i na powrót. Tak mniej więcej, nie? Takim rozrzutnikiem, w jedną i z powrotem, żebyś zrobił to świat i ludzie. Tak musisz sobie ustawić gdzieś. 15. Bo ja widzisz, co z tego, że ja nawet sobie ustawiłem, a ja chłopie pojechałem na 10 metrach i ja moment nie miałem, nie? To pomyśl, jak ja bym jeździł jeszcze wolniej, tak jak powinno się jeździć z beczkowozem, to ja bym nic nie rozdał na tej serii, praktycznie. No. No, także, a tu z obornikiem, no to tak widać jednak, kurczę... Muszę trochę cofnąć bardziej w tą stronę. Fajnie, że z jednej strony dobrze, że masz tak słabe rysowanie na komputerze ustawione, co nie? Wtedy widzę z daleka, jak jest tu zrobione. Dokąd musi mi sypać? Dokąd? Dobrze. Jest. Mniej więcej ustaw sobie chyba gdzieś tak, że ten. Że w jedną i w drugą. Bo no, takim rozrzutnikiem nie wiem, czy byś więcej zrobił. Na 4,5 tony na dwa przejazdy? Ja, nawet nie. To jest też, no z jednej strony jak ktoś jedzie, to nie wierzę w to, żeby na takim poletku 4,5 tony wyjebał w tą i powrotem, to nie? A u mnie moim rozrzutnikiem jak jechałeś, nie? No to robiłeś w jedną i do połowy nie zrobiłeś drugiej. Jak którym rozrzutnikiem? Moim. A że tamtą, to by warzałą. O to ci chodzi, tak? W drzew. Nie, ja mówię w realu. Na polu? Jednym? Na polu, no. Ale ile ty tam waliłeś? Tam dużo gdzie weszło. Do fula waliłem. Tak, żeby te górne adaptery też łapały. To nie wiem, ile mi tam wyszło, 3,5. To zawsze to ona jest. Nie, no dobra, na razie to prawdopodobnie wychodzi mi dobrze, no bo na 1,5 mi to wychodzi. No. Dobra, to już będę do walu do końca. Wyjadę sobie i tak pole sąsiada, to tam to mogę jeździć. No to jakbyś po to byś wyleciał. A co to jest? Ale sąsiada mamy niezłego, że mu nikt nie kopał po nocach zimniaków, to poprze gdzie sieje.
Może lubi. Albo żeby mu nikt na pole nie widział. Dobra. No to znaczy, że na trójce ciągle będę tutaj na dużo. Ja jest teraz z tej strony. Ale normalnie dzisiaj ci się ułożyły roboty? Wszystko robisz obie. Pod odcinek masz fajnie. A tu... No tak. Ciągle cię widzę. Mam cię na oku. Dobra. Jak się dobrze pójdzie, ja machnę wszystkie pola tym. Nie no, muszę coś zostawić na odcinek. No tak, no jak wypierdolniesz wszystko poplonem, to dziwi się. Ale ja już mam fajny wymyślony kolejny odcinek. Spraw pożniwnych typowo. Ja powiem szczerze, nie narzekam. Jak na moje małe maszynki, to ja w tym odcinku rozwalę gnój i będę już orał. Więc jeżeli ja już se zaoram, no to ja już jestem... Ja też będę zaczynał w następnym odcinku. Będę miał pole gotowe pod siew soi. Soja, czyli soja będzie siana. W następnym odcinku, jak ja u siebie już te poplony, bo ty będziesz poplony siał, czy jak ty tam robisz? Nie wiem, jak mi z tym obornikiem, no po co mi tyle poplonów, jeżeli... No ale ty masz tu pola jeszcze inne, a nie, masz jeszcze jakieś pola tamte dwunastki, nie dwunastki? Tamte długie zobaczę, co będę robił, to nie? Zobaczę, jak mi z tym obornikiem starczy. No coś muszę z nim robić, sprzedawać nie będę. Więc wolę wywalać na pole, co nie? No, ja myślałem, że to obornika będzie miał mało, to ja ten. To ja mam... Jak na razie to ja już tam coś czuję, że mam spokojnie już jeden rozrzutnik w oborze, co nie? Więc jest co robić. Więc jak tak ja się tam cieszę, nie? Jak będziesz miał tyle obornika, bo ja chętnie będę kupował, nie? Obornik. Dobrze, nie ma problemu. Bo tu też tak siedzę ten popór na wszystkich polach i później jeszcze raz to uprawę, to jest... Unia robota, nie? Czemu jedzie Antek? No ale to jest dobrze poplono, dobrze chociaż czymś przesie, także no poplon jak najbardziej. No ale jeszcze lepsze to jest oczywiście jakiś naturalny nawóz. Pod korzeń się da. No to ja co roku będę się wymieniał tą gnojowicą, raz na tym polu, raz na drugim. Myślę, że ja... Nie wiem, nie myślałem jeszcze na temat gnojowicy. Co będę robił, czy po prostu ona będzie tylko dla ciebie, żeby była, a jak nie, no to po prostu wypożyczę od ciebie albo beczkę, albo ty, żebyś mi przyjechał. I to się ogarnie. I na przykład, o, na przykład tamte pola, jedno z tamtych pól, możesz mi gnojowicą opisać. O, tamte gnojowicą tak? By było spoko, bo długie pole, mam by się jeździło. R, nie, E to, tylko E. Dobra. Wracamy do Zeturka. Dajemy. Nie no, kurde, lepszego zestawu nie mogłem kupić, nie? Dobrze, nie zrobiłem tak, bo miałem jeszcze pomysł na gruber i siewnik, ale mówię, nie, tak lecimy. I kolejne ładowanko. Kurde, daj te chłopy jaką cenę na tym menelu. Rzepak w górę? Malinowy na 1500 już, ale co z tego? Jeszcze 1000 brakuje, a wątpię, że poszedł, bo 1200 startowo. Na razie, jeżeli chodzi... Ej, szóstka. Ej, co jest? Też. Jeżeli chodzi mi o moje pieniążki, to najbardziej mi zależy na cenie pszenicy, kukurydzy i ziemniaków. No i do tego raz na jakiś czas jajka i mleko. Ale najbardziej, nie wiem, czy mówiłem na temat kukurydzy, co się stało, bo na jednym odcinku mówiłem, że mi zginęło 4 tony kukurydzy. Odnalezione zostało w silosie u sąsiada. Nie wiem, jak on to zrobił. Też jestem zdziwiony, ale pewnie tak jak już mówiłem chyba na twoim odcinku. Mi się zdaje, że ja mi się wydaje, że nie wyjaśniliśmy tego. Albo mówiłem to na twoim odcinku, albo nie wyjaśnialiśmy. Ale prawdopodobnie, gdy ogarniałem safe, mogłem wbić na bolka, jak to się mówi, koncie, na moim bolka gospodarstwie i zapisało jako jego plony, nawet gdy wysypałem do silosa, co nie? Swojego. I tak to prawdopodobnie wyszło, bo na jednym, nie wiem, czy to było przed twoim odcinkiem, Bolek właśnie patrzy, że troszeczkę za dużo ma tej kukurydzy, niż wcześniej miała, nic nie kosił. No i tak wyszło, że to jednak moje 4 tony. Gdy sobie to odebrałem, no to wyszło na jego, że to jednak jego chyba 12 ton, które miałeś wcześniej, więc akurat pod tym względem byłem uradowany, bo to dla mnie pieniądz, no z jednej strony 8,5 tony, a 4,5 tony, no to jest różnica, więc no zawsze to parę tysięcy będę miał na koncie, ale no to jeszcze i tak czy siak muszę poczekać na cenę. Fajnie, naprawdę, najbardziej mi się cieszę, gdyby jednak były jakieś zapotrzebowania na pszenicę czy na kukurydzę, to by było fajne. To jakieś takie porządne. No, bo po coś się zostawia w końcu te plany i tak kurde, mamy, ale zobaczymy. Powiedz ty mi sąsiad, jak to jest? Rzodkie pole i sobie zamiast obornika lub gnojowicy, jeżeli się nie ma, tak? Tak.
A normalnie później musisz sypać raz chyba na wodę jeszcze. Raz. Nie? Raz. No dlatego ja nie chcę żadnego poplonu, bo jeżeli ja teraz już zrobię obornik, to już będę miał podstawkę, tą pierwszą. No i potem jak walnę nawozu, no to, to już by było na tyle, co nie? No i to po co? Mijasz tyle tego. A nie mam zbyt dużo pól, bo może jedynie co, to można by było co jest. Już pełny jest? Ja tak kurwa nie patrzę, a ja patrzę jakoś. Tak czy siak. Tak czy siak. O, pełniutki jest, proszę bardzo. A na czwórce go ruszę. 60 tam. Na trójce to. I obaj. Łe! Fagier, kurwa. Nie potrzebuję. Z góry nic nie jedzie. Z dołu nic nie jedzie. Można cisnąć. Tutaj zacząłem sobie tak, że to mogę wjechać tu. Nie sprawdzałem sobie, ile zawsze sypało mi na boki. Chyba jednak za blisko. Wsteczny jesteś. Dawaj. Pierwszy na godzinę. Kurde, niby tylko metr szerszy od mojego silnika, ale taką robotę to robi, że jestem w szoku. Nice, dobra. Idziemy. Myślę, że sobie to pole już ogarnę, jeżeli chodzi o obornik i przerzucę się na... Wiesz, że ci jeszcze zostanie ponad rozrzutnik? Gdzie? Tam, na tej kupce. No i dobrze, no ja się cieszę. Bo ty powinieneś jednym rozrzutnikiem zrobić, no półtora rozrzutnikiem zrobić tamto. Albo jednym nawet. Osiemniaka. No, jednym może być nawet. Bo tam na tym kawałku małym... Właśnie tak się zastanawiam, co z tym polem robić, no bo tam ziemniaki nie wypaliły, bo zbyt mało moim zdaniem było na pewno ziemniaki. Ale chciałem spróbować, czy te ziemniaki w ogóle są. Jeżeli na 20 hektara udało się zwalnąć 14,5 ton, no to czuję, że na takim polu to ja bym miał zwrócony ten cały kombaj z chłopakami. Dlatego ja się cieszę, że mam tak wielkie pole buraku, bo ja mam naprawdę, jestem w szoku. Tak jak sobie teraz popatrzyłem, to na sam początek gry, gdzie nie mam jeszcze kombajna, dopiero będę go kupował. Choć nie wiem, czy go nie wypożyczę na razie w tym sezonie, zobaczyć jak się będzie spisywał. Bo może wiesz, może nieduże pieniądze będzie kosztowało na przykład 4 czy 5 tysięcy wypożyczenie. Po co mam się zażynać kredytami w tym sezonie? Jak mogę zobaczyć, czy serio są te buraki opłacalne? Nie będą? Nic nie tracę, bo siemnik do kukurydzy kupowałem, a to, że zasieję nim też buraki, no to dla mnie wielki, wielki plus. Kurde, nie mogę tutaj tego kawałka rozrzucić, bo sąsiad ma buroki, żeby mu nie porozjeżdżą. Mogę to rozkopać czy te buroki. Jak chcesz. Sobie jakoś tak przejechać tutaj ten kawałek. Przejadę na tym siebie? Jo. Dobra, na wsteczny. Dawaj. Kurde, pod górę to Litwo co? Domu. Ale u mnie park maszynowy się robi, ty. Tam z przodu, tu. Cyk. Ale chociaż fajnie to wygląda. Tu jeszcze muszę przejechać. Kurde, kombinacje alpejskie tutaj są. Dobra. Sąsiedzie. Jadę orać. Tam jeden kawałek po rzepaku, mam taki co gnojowicę, rozdajmy się jak najszybciej coś z tym zrobić. Nie wiem, kombinuj. Nie wiem, czy mi się tu uda w ogóle na raz to zrobić. No ale zobaczymy. A właśnie, 70, ruszaj dupę. Cyk, yo, buddy. 15, chyba, dobry czas. Chyba to się uda na roz zebrać. No i zobaczymy, na razie będę jechał już jak najbliżej tej prawej strony, bo... Krzyniek jedzie. No ale ty! Ale dorąbał teraz. Gdzie ty jedziesz? Orać. Które? Tam, no. Ładno. Jadę, bo tak, w następnym odcinku... To jest na Pudnojowicy? Tak, mam tak. Po kolejnych odcinkach mam... Na kolejne dwa odcinki opowiem, tak? Mam już wymyślone co robię, więc to mi się tak podoba. Zieszok. Przez to, że kurde, jadę chyba orać, bo jeżeli ja teraz będę rozrzucał cały odcinek, to nie zrobię nic, chciałbym jednak tą orkę też już porzucić. A będę miał tu skończone pole chyba. Mówiłem to naraz. Ach, takim przeżyjesz. Nikt
nigdy dobrze. Pewnie nic nie będzie w tym miejscu na końcu. Nigdy dobrze nie rzucał oborniki. No ale to widłami pójdziesz, rozgarniesz trochę. Ciężko, jednak przez te kukurydę ciężko się rozrzuca, więc tak czy siak, no bez szału. Nie wiem, czy nie załadować jeszcze do końca, żebym miał tu chociaż tą pełny rozrzutek. Dobrze, nie wyrzutek. Rozrzutnik na później. I pojechać z zatorem po pługi i łorać na pełnej. O, dobra. I tak to będzie. Kamerę dał taką daleką, że wszystko działa. Trójka. No, dzisiaj roboty się ci się lepiej nie mogły ułożyć do moich. No, serio, ciągle byłeś dzień. Tam, byłem tam, ty byłeś tam na tym polu. Ja zaczynałem tu, ty ładowałeś. Ty nie skończyłeś ładować, ja czekam na tamto pole. Ty będziesz orał pole tu, no to ja będę orał tamto pole. No, halo. Tak kopałeś się, słuchajcie, no. Chciało mi... Kurde, mi jeszcze mi wsteczny nie chodzi. Nie dość, że wolno jadę, to jeszcze wsteczny nie chodzi. Panie kochany, pan to widzisz. Ale tobie to idzie do robota. No jednak mówię, sprzęt był taki to... Jeżeli chodzi o orkę, też zawsze mi się podobała tą orka z etorem, bo też ładnie ta robota szła. Zobaczymy jak to będzie teraz. Zobaczymy. Fajnym szafnąć do końca odcinka. 10-15 minut na max. O kurwa, też sobie będą musiał coś wymyślić. To na usługi pojadę. Znowu pieniądze. Ile masz? 2800. O, zaraz ci oddam. O, właśnie. Ile? 1500? Weź mi ładę i teraz od razu. 1500? No. To już dojadę do poprzecznika. Będę miał cię z głowy, bo... tak to. Bo tak czy siak to... Już wolę mieć tylko zadłużenie z banku niż z sąsiadem. No, to i tak, że masz takiego dobrego sąsiada, bo inny to by ci jeszcze naliczył to. Dzięki. Dzięki, sąsiad. Dobra, idziemy pić. Za wyrozumiałość. Luź, widziałem twój portfel. Co ja miałem powiedzieć? Z czego miałeś widać? Zawsze mogłeś jakąś maszynę nie oddać. Jo, kurwa, jakbym tak robił, to bym wolał z banku kredyt wziąć. Wolałbyś wypożyczać nie ode mnie, tylko kupować. Tak, dokładnie, wolałbym się zadłużać w banku. Ale ładno, tak mi się podoba. Ja bym upadł, a sąsiad by się rozwinął. To lepiej, żebym upadł w ogóle, a sąsiad by nie zarobił na tym. A no i... podoba mi się to, jaką kupę mi się to udało zrobić obornika. Rano, dzisiaj, po śniadaniu. No to nie, to akurat nie byłbym szczęśliwy. Ale fajnie mi się wysypało z przyczepy, którą przywiozłem. O, i mamy pól. Dobra, nawet to co zrobię, ja sobie to zostawię. Gdzie tu jedzie? Za spodem, za kierownicą. Za spodem. Ale jakbym się pierdolił, ja jakby ten obornik ignorował. Jakbym mnie przesunął, to bym nie wiedział, co się dzieje, nie? Ale pierdolą to ignorował, nie? Po rozrzutniku już by było. Dobra. Tu zostawię. Przyczepą byś musiał, pewnie bym musiał być przyczepą poniżej, ja bym musiał ci widłami zwalać. Bo już pieniędzy nie byłoby, żeby kupić rozrzutnik jeszcze jeden. Kurwa, skąd ty masz te pieniądze? Nie wiem, ty jesteś jakiś sąsiad. Ja to kurwa muszę... Mleko sprzedałem przez ostatnie jajka. No i z tego tyle pieniędzy. Okej, dzielę, idź pan. A jeszcze mówię, jak sprzedam, wiesz co, dalej, no to już w ogóle będą ty. Nie, poza przestaje mi się... Łupu-cupu będzie. Przestaje mi się to podobać. Myślałem, że przestaje mi się kolegować. Przestaje być sąsiadami. Nie no, kurde, ale nie ma co tam. Wiesz, no tylko jak ty też sprzedasz plony, to też ci ładnie pójdzie do góry, co nie? No, bardzo będą na kombajn. Plonów masz więcej ode mnie, tak czy siak. Jeżeli bym kombajn miał kupować. Ja nie, no mnie jeszcze kurci ziemia, nie? No to, nie, ale powiem wam, no tak ciągle, cholernie ta seria. No, chciałbym sprzedać tą 60-tkę, plony i wtedy kupić trochę większy sprzęt. Właśnie, żeby... Ej, idzie ten rzepak, kurde, jestem w szoku, bo 1900 on nabiera. Aż mnie cofło do tyłu z tego wszystkiego. A ty może rzepak? Nie. Ty wybrałem ten, ty wyłożyłeś od razu. Ja wtedy nie ryzykowałem i z jednej strony się cieszę, bo mi dało dużo pieniążków i był plus, to nie? A ile jadłem, ile teraz jest? 1900 już. A jadłem za 2250. No to jakby taka była, to też sprzedaję. Żeby ty kurwa, żeby taka była. Tak, się stanął przy mojej 60 i pyta się, jak to się odpala? Kurwa, ściągnij z pełnym obornika i nikt nie wierzy, to co? Spokojnie, ja tam będę miał to zaraz na oku. Dzieciołku, ale bez ciny, jak kurwa zielona strzała będzie zapierdalała po wsi, co? Bez kierowcy. Na biegu ją zostawię. Na biegu. Nie? Wiesz, zakleszczyłem go specjalnie. Śrubokręta, to ich wodziki poprzestawiał. Specjalnie mówię, żeby nikt nie wjechał, a Antek tam jedzie, pozdrów go serdecznie, masz bliżej. Jadą do mnie już. Kurnik stawiam. A?
Wyliwka? I to muszę po kredyt podjechać, zobaczyć czy tak. Chyba ze 150 tysięcy już będzie jakiś. Jobany tam. Dobra. Jobany bro! Ale mordo, wjebałeś się? Jak do siebie. Stawiasz mi kole, dam na flaszkę od razu. Kurde, wycwaniował nam się sąsiad. Dobra, jadę z tym. A! Nareszcie się dostał. Teraz by się ten filtrak przydał no, do tej orki, ale już mówię, dobra, niechaj tak będzie. Nie wiem, czy to naprawdę ciężko wyglądało i nie wiedzieliśmy jak to ustaj, musielibyśmy wszystko przystać chyba pana Dasia. No, całe diody prawdopodobnie musiałyby iść w dół, bo gdy było za bardzo one były do góry i gdy się cofałem do tyłu, to mi pokazywało gdzieś tam na sufit. Dlatego tak czy siak, no musiało być inaczej. W ogóle na 14, na czwórce to bym jechał. No chłopie, gdzie orka taka? Nie, bo to rybka, to jo. Sprawdzam jak jo, orka dycha to jest co raz. Na trójce to ładnie. No, będzie... no inaczej, gdybyś nie jechał. Będzie i kryło i w ogóle, więc... A to jest głęboka orka, bo po worniku musi jednąć porządnie. No, Krzyku, jak ora właśnie na głęboko zawsze po kukurydze, bo to żeby przykryło ci te wszystkie pozostałości po kukurydzy, to właśnie jeździ 9-10, nie? No, tak. No, ale wpierdalaski by dopiero, aż rama trzeszczy. No, u mnie rama nie trzeszczy. No, ale Krzyka to aż pięknie, czasami na lewo nie robi, wiesz... Ja pierdolę. Sąsiad susza! A ktoś mi napisał ostatnio w odcinku, że czekał cały odcinek, aż w zatorze mi zabraknie paliwa i u sąsiada się zabrakło. No i co teraz? Chyba w czymś widziałem to. Że można przynieść. Ja mam na kanistrę. No jo, tam masz ile litrów? 20 litrów. Co to było daje? Aha, to jest kolory tylko mam. Ej, zajebiste! No to nie widziałem? Nie. No nie wiem czy ja nie mam takiego. Czego? Nie stoi kanister tu mnie przy... Weź no, przebiegnij się do mnie. Czekaj, sam, że kurwa byłem się zatankowa, nie mam czasu do... A będziesz szedł z tym kanistrem, wiesz, że to wolno musi iść. Bo ucieknie ci kanister. Dobra. Nic tylko poboczę, że... Ale kurwa, jadę nie jądzisz co i nie wiem o co chodzi. Tak się robi, cały czas... Musiał zabawiać, bo mnie tam pod górę capuje. Ja też pod górę mordo, z kanistrem. Na poboczu, wejdź po moim polu i bo przecież zabiją mnie jeszcze po drodze. Albo ukradną ci z tego kanistra. Po ile ropa tam u ciebie, bo... To ja bo kanistra zgubiłem. Kurwa tam przejdzie, wybuchnie. Roman, uważaj. Wiem, idź po mojej stronie. Mówiłem. Co tak szybko biegniesz? Zapolisz się. Kurwa znowu zgubiłem. Ale kurwa na kogutach John Deere jak najbardziej. O, a tartak. Kurwa, już coś robię, zaraz czekaj, drzewo kupujemy. Kurwa, 2000, zaraz za rzepak. Ale jaja dzisiaj, nie? W życiu nie widziałem, żeby tak cała szła. A, ten. Kurwa, zaraz jakieś drzewa mam na miedzy. Muszę się łapać wszystkiego, nie? No jak na pług forszajowski. To ładnie daje ty, zobacz. Po jednym przejeździe? Jak to zatankować? R. Więc odpolił, dobra. Kurwa, no tak blisko mieć tankowanie, bo tu jest tankowanie, nie? Chłopie, masz 250 litrów, ten! Zbiornik do 20 kupiłeś tylko. Jedź tam, no, tam wjeżdżasz prosto. A chuj, bo bym właśnie odpolił, nie? Ja pierdykam takie jaja. Ale jaja, ej, powiem ci, że nie wiem, czy mi się... Bronkowi się zdarzyło. Na... od biedaka do kozaka. W Ursusie, że kurwa, aż zbiornik, tak bez... aż ścianki się złączyły w zbiorniku, tak było sługo. Tak zastał Ursus, nie? Byłeś zobaczyć jak głęboko raz. Jo. Nabiegłeś się. Tu jest. No, chciałem zobaczyć jak... Nie no, jak na zawsze jazdy. Ale powiem ci dobrze, bo kurde. Ile razy to było jakieś serie się miało, że się mało co w ogóle maszyny tankowało. To było tak nierealne. A tu kurde, chociaż człowiek... Jest to spalanie jednak, no bo u mnie już spaliło 15 litrów, a tankowałem od poprzednim odcinku, nie? No. Czyli już przez odcinek... Ej, opierdala on, nie? Pół litra opierdolił przez ten pół przejazdu. Coś za coś taka maszyna musi jeść. Ej, nie no, teraz mi się podoba. Wiesz co? Mam być szczery? Nie zauważyłem, że tu jest takie coś. Co z litrami? Nie, jakoś nie zwróciłem uwagi. Zawsze to... No po to dodaliśmy ten motor. Ja myślałem, że tam jest, wiesz co, o przyczepy chodzi i w ogóle coś w tym stylu. A no, jak ja mam kurwa spalania 39 litrów, no to się nie dziwię. A to tylko jak Wasiak masz. Kolanie. Kurwa, no podobny. W takiej orce do cholery. Podobny masz. Opuszczony. Trójeczka i łogień. Tak mi się podoba orka tym zetorem. Że powiem szczerze, że bałem się tej
tej trójki zwykłej, ale tak mi się zajebiście nie może, że aż mi się nie chce zmieniać, co nie? A to jest trójka? No. To drugi objazd jest? Tak. Dobra, na jednym tu jest jeden przejazd, nie? A tak jeden jest po prawo. Tam, po prawo jest jeden. A to o to mi chodzi właśnie. No. A wygląda jak cztery. No. Tak. I ten patent wygląda jak ale cztery. Ale zobacz, bo on jest duży. A bierze prawo widzicie normalnie, co nie? No ale oj, to jest wjechać, dobra. Ja też jest chyba dziwnie trochę. Nie, bo wiesz, ja bez bardziej za kołem. A może i nie. No i może trochę. Ona nakrywa na koło, ale teraz to odjebałem lipę, bo... Zjechałem się. Dobra. Dobra, koniec. Kuntman. Kurwa, dopiero co siewy były, on sobie być psiali. O, tak, może nic. Dopiero co siewa już nikogo. Nie no, tak to bierze ładnie, zobacz. Ostatnia skiba full obce. No a wiesz, że ty nie orasz, nie orałeś? Tak. Czy tam może przed chwilą nie orałeś? Może wiesz co, tam na górce jest błąd tekstury, więc ciekawe czy tam to będzie orać. No ale to już sobie poprawię. To jesteś pijany i nie widzisz jak orać. Cicho, nie świruj mnie. Zachowuj się, jak, byle jak, ale się zachowuj. Zachowajmy spokój. Bardzo by się zachowałem. Ej kurwa, ile to paliwo? Ja pierdolę. Półtora kapcia zapłaciłem? No, miałem dwa 800. A patrzyłeś ile miałeś, jak mi oddałeś? Nie tak, ten? No mówię, że zostało mi chyba 2800 albo 1800, sorry. To 800 mi wciągło. Ja parę złotych dawałem za... Powinno być gdzieś taka statystyka, nie? Zużyte paliwo. Ale nie wiem. Nie no, w dzisiejszej statystyce dzisiaj. Ale masz inne. Ile tam wydałeś? 87. Ale inne. To by, bo nie liczy ci ile mi wydałeś. Czyli 200 straciłeś na ten. Aha, to chodzi ci inne, to czyli to jest dodatek no, na ciebie. No pewnie, tak? No a gdzie to wyliczę, że mi oddałeś? No jo. Mi się zdaje, że 250. Pożyczka od sąsiada pewnie tak to jest nazwane. Ja ostatnio ile na paliwie to tam 50 zł chyba straciłem. A zalałem na pewno. No to nie, no to ja 250. Nie wiem, nawet nie patrzyłem ile tak pani mi dobrał nie. Za te 70 litrów za to, że. Miałem orka. O, lekko spalanie się opuściło. 38,9. U mnie spalanie 20 litrów. U ciebie? No. No ale ja sypuję więcej, więc to się nie ma co dziwić. Tak to jest nierealne, bo masz czwórkę, to po pierwsze, po drugie masz większe. No dobra, tu jest na hektar pewnie obliczone, a wiesz jaki hektar jest wielki. No ja. Jak 39 mi spali na hektar, no to jest kurwa. Przy takim hektarze to jak 5 bym zarał. Tu się zgadzam z tobą. Wstępny. Ale wieczór już nadchodzi mocno, na usługi już się nie jadę, ale to co chciałem zrobić to... Nie no, zaraz będziemy kończyć i tak, więc... To już akurat ty skończysz, zjedziesz na farmę. No ja też do 20 robić będę po nocy, nie będę zapikalał. Trzeba iść odpocząć, jutro też jest dzień. Sąsiady wyjechały na wakacje, to śmierdzić i tak nie będzie tutaj przez noc, tak. Mogę sobie odpuścić, nawet nie muszę tego orać. A jutro z rana jak nawet wyjadę i to przeoram, to... A oni tak przyjadą pewnie gdzieś. O 8 albo o 7. Nie no, one do 11 mają pewnie tam hotel, to zanim przyjadę to będzie gdzieś. Wieczór. Oni się zgubią jeszcze korki, bo to... Tak, o, korki to najgorsze. Jak coś to ich przyblokuje tu dżundyrem. Na bramkę zrobi. Pewno wódkę przywiozłem z nadmorza. Wódkę. A zimno się robi w tym siadku. Będzie wódkę pili. Ale ładnie mi się tak podoba tutaj w tym zetorze. Nie, naprawdę do orki free track byłby zajebisty, co nie? Teraz sobie jeździsz, niczym się nie przejmujesz, tylko głową ruszasz. Teraz podnosisz. Sąsiad tam tak oświetlił na całą wieś, że masakracja. Aż wszyscy zatrzymują się naprzeciw. A już mnie teraz oślepił, nie widzę jak jechać. O, jak to wiem. Czy staj, staj sąsiad. Patrz jak mieli. Patrz jak mieli przedni napęd. Ledwo co. Patrzę, żeby nie cofać głowy, to patrzę u ciebie, czy dobrze jadę. Ja pierdolę. Patrzę przy pierdoli. Jeszcze trochę. Tamuj. Co za menel. Sąsiad menel to jest. Dobra, trójka jest. Sąsiad skibać się urwała. To tu wszystko widzę. Jest ładny. Kurwa, będzie mieć... Oślepią mnie tu będzie. Na długi pewnie jeździ. Co ty, latarnię morską robić? Dla zagubionych i zbłąkanych. Co ty, jeszcze nikt nie jest zbłąkany, a tym bardziej zagubiony. Ładnie. Prawie pół pola mam szafnięte. Resztę sobie zrobię u... Ej, fajnie tak się z wieczorem zjeżdża.
Ogólnie wieczorem się fajnie nawet robi. Teraz orka wieczorem fajnie odbija mi tak góry za to, nie? I zobacz, co dzisiaj się stało. 0-0 lagów, bo nie mam free tracka. Czyżby ten free track dawał? No ja miałem, widzisz, to takie jakby coś z odcinkiem. Ale zobacz, sobie... nie chodzi o to. U mnie ten free track lagował, bo klatkowały kamerę. Jak kamera może wariowała, to gra też wariowała. Nie wiem, u mnie było później już dobrze. Ale u ciebie kamera nie wariowała w free tracku, to nie? Nie. To dobra. Jest właśnie pytanie ze stopą. Petarda! O! I no! Petarda mam. Ale mieliśmy tutaj telefon zaufania. Po grubości, ale i tak już zaraz kończę. Może odbyłem zapytać się, bo może dojechali, czy dojechali. No i zaraz już kończę. Może zadzwonić akurat. To one tam chciały. Nie no, dojechać na pewno nie dojechać. Nieco do znaczy, nie, autostradzie, bo to już to. Dobra. Kurde, 2000 za rzepak, no i co tu robić? Ja 2200 i wtedy sprzedałem i się cieszę. Naprawdę chuj, tam się czekam jeszcze. Naprawdę czekam, się bo cieszę. To będzie... No kurde. Dużo pieniędzy, 2250. Masz ponad 200, ja miałem więcej. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie jak najwięcej łapek w górę i podajcie do sąsiada na kolejny odcinek. Dziękujemy, na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć.